kto wygra, kto stworzy rząd, ale powstaje pytanie, powiedziałbym dwa pytania. Jedno pytanie, czy obie formacje są przygotowane do rządzenia, prawda? I mam takie poczucie, że nie są przygotowane do rządzenia dalszego, co o czym za chwilę jeszcze będę mówił, ale istotniejszy jest element, że jeżeli będą te wybory, w gruncie rzeczy efekt tych wyborów będzie miał charakter swoistego rodzaju pata, ze wskazaniem nawet na PiS, czyli te różnice będą 3-4%, więc to są to różnice jakoś spektakularnie duże, to oznacza, że powstanie rząd złożony co najmniej z trzech partii politycznych. Tak? I jeżeli powstaje rząd z trzech partii politycznych, to nawet to, co już dzisiaj widać przy koalicji dwupartyjnej, prawda? Ten rząd będzie słaby. To znaczy, to będzie rząd, który będzie musiał ulegać, premier będzie musiał ulegać wpływom i grupom interesów, które stoją za każdą z tych partii politycznych, czyli nie będzie miał ani stanowczości, ani mocnej możliwości działania, tej stanowczej możliwości działania, czy wyboru strategii, która jest strategią twardą, ale strategią zarazem, którą on czy jego ze swoimi współpracownikami wybiera jako tą strategię najlepszą. To jest bardzo poważna sytuacja, znaczy innymi słowy, grozi nam, niezależnie od tego, czy to będzie PiS, czy to będzie Platforma, grozi nam słaby rząd, prawda? I teraz oczywiście jest pytanie o przygotowanie do rządzenia. O przygotowanie do rządzenia i to jest bardzo poważna sprawa. Niby Platforma rządzi już 6 lat, więc niby ten czas przygotowania do rządzenia już miał, czy pokazał, jak rządzi. Tak samo jak rządzi, jaki sposób rządzenia ma PiS, też zostało pokazane, tak? Czyli mniej więcej wiemy, co się dzieje. Ale powiedziałbym chyba jedną rzecz, że polska scena polityczna, gdyby odejść teraz na chwilę od tej kwestii wyborczej, ale rzucić to wszystko na szersze tło, ma z całą pewnością dwie cechy, które, czy można nawet powiedzieć trzy cechy dla innych, dwie cechy, które wydają się bardzo wyraźne i bardzo jawne. Mianowicie jest to scena bardzo stabilna. To znaczy jest bardzo stabilny układ polityczny, co ma swoje dobre znaki, prawda? To znaczy, że ona jest stabilna, wiadomo, że niezależnie od tego, czy lubimy PiS, czy lubimy Platformę, wiemy mniej więcej, ta konkurencja jest z góry określona. Więcej, ta konkurencja między tymi dwoma partiami nie jest tylko konkurencją o władzę, jest konkurencją ideową, podkreślam, ale jest też konkurencją różnych elektoratów. Otóż można z całą pewnością powiedzieć, że elektorat Platformy, mimo że traci młodzież, mimo że traci znaczne poparcie inteligencji wielkomiejskiej, czy takiej poziom klasy średniej wielkomiejskiej, to jednak, jak się z badań można to wyczytać, w elektoracie Platformy nie ma ludzi, którzy zarabiają mniej niż 1500 zł na rodzinę. To znaczy, to są żadne pieniądze oczywiście dla przeciętnego Australijczyka, ale dla Polski wskazuje na to, że to jest ta lower middle class. To jest to, co będzie głosowało jeszcze na Platformę, natomiast wszystkie pozostałe grupy, czyli najbiedniejsi, czy ludzie z małych miasteczek, z prowincji, zdecydowanie z Platformą nie chcą mieć nic wspólnego. Czyli jest to partia w istocie rzeczy ludzi nieco zamożniejszych, czy zamożnych wręcz w Polsce i ona ma tą grupę obsługiwać. Oraz drugi element z punktu widzenia takich wyznaczników społecznych, który jest bardzo istotny i być może to jest zmienna, że użyję takiego socjologicznego określenia, niezwykle ważna, to jest zmienna edukacyjna. To znaczy, można z samą pewnością powiedzieć, że poziom edukacyjny przeciętny, oczywiście to są wszystko dane statystyczne, przeciętny poziom edukacyjny wyborców Platformy Obywatelskiej jest zdecydowanie wyższy niż poziom edukacyjny zwolenników PiS-u. To buduje w jakimś sensie głęboki podział, na który się nakłada jeszcze podział geograficzny w Polsce teraz i zapewne to musiało być też przed wojną, ale teraz z całą siłą wychodzi jeden element bardzo ważny, że w Polsce olbrzymią rolę gra geografia wyborcza, czyli że wyborcy są również wyznaczeni nie tylko przez takie ogólne kategorie wielkość miasta, poziom wykształcenia, ale również wyznacza jako trzecia zmienna, w jakim regionie głosują, prawda? I można z całą pewnością powiedzieć, prawda, że Galicja, czyli dawny Zabór Austriacki,
będzie głosował na PiS, tak? Na PiS będzie głosowało białostockie, na PiS będzie głosowało północno-wschodnie regiony województwa mazowieckiego, czyli region łomżyński, będzie głosowało po części znaczna część Kaszubów, znaczna część Ślązaków i to są, można powiedzieć, wyborcy stali, to znaczy oni się nie zmieniają i są trwali niezależnie od tego, co Kaczyński wygaduje na temat katastrofy smoleńskiej, czy na temat, na jakikolwiek inny temat, to są trwali wyborcy, trwali wyborcy PiS-u, prawda? Natomiast Platforma, podkreślam, to są w większości wypadków, i to jest ciekawe bardzo z punktu widzenia wyborczego, to jest właśnie Warszawa, czyli wielkie miasta i trzy duże ośrodki ziem odzyskanych, czyli to są przede wszystkim Warszawa, Wrocław, bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju jakby przyszłościowego Platformy Obywatelskiej i to miasto, które było w zaborze pruskim, też część ściana zachodnia, czyli region Wielkopolski i Polski. To są te regiony, w których Platforma się dosyć dobrze rozwija i te skupiska, tutaj te głosy są bardzo silnie, powiedziałbym, wyznaczone przez historię Polski, czyli w gruncie rzeczy odpowiadały jakoś historii zaborowej. To jest bardzo ciekawe, że te zabory nadal w naszych głowach funkcjonują.